Niesamowite, zrobił to Lewandowski z legendarnym rekordem. SC Freiburg, Bayern Monachium 2-2. Lewandowski wyrównał rekord Gerda Müllera. SC Freiburg zremsował z Bayernem Monachium 2-2, a Robert Lewandowski zapisał się w historii. Polski napastnik wyrównał nieśmiertelny rekord Gerda Müllera. Miał też okazję, aby pobić osiągnięcie swojego wielkiego poprzednika. W ten dzień wszystkie oczy były zwrócone na Roberta Lewandowskiego, którego od wyrównania rekordu Gerda Müllera dzieliła tylko jedna bramka, a od jego pobicia dwie. Wszyscy byli ciekawi, czy historia napisze się na naszych oczach. Na trybunach stadionu we Freiburgu pojawił się także wciąż jeszcze aktualny selekcjoner reprezentacji Niemiec, Joachim Löw. Od początku zaznaczyła się przewaga Bayernu, który chciał napocząć niżej notowanego rywala, mimo że już jest pewny tytułu mistrzowskiego. Pierwszy groźny strzał oddał w 9 minucie Leroy Sané, który uderzał zza pola karnego, piłka jednak trafiła w boczną siatkę. Lewandowski swoją pierwszą próbę miał w 20 minucie, gdy dobiegł do bezpańskiej piłki na 17 metr. Nieznacznie się pomylił. Chwilę później, lewy, wypuścił Sané w uliczkę, ale zagrał minimalnie za mocno. W 25 minucie przy rzucie rożnym w polu karnym łapany w niedozwolony sposób był Thomas Müller. Sędzia potrzebował analizy VAR, żeby podjąć właściwą decyzję i po chwili podyktował jedenastkę. Na gola zamienił ją w swoim stylu Lewandowski. Wyrównał w ten sposób, jak się wydawało, nieśmiertelny rekord Gerda Müllera. Zdobył swoją 40. bramkę. Lewy odebrał gratulacje, a chwilę później przyszło zaskoczenie. Po świetnie wykonanym rzucie rożnym wyrównał SC Freiburg. Idealnie dośrodkował Vincenzo Grifo, a do bramki trafił Manuel Gulde. Spotkanie było toczone w bardzo szybkim tempie i co rusz coś się działo pod jedną z bramek. W 38. minucie obrońcy Bayernu musieli blokować Grifo. Piłka parę razy była też bliska dotarcia do dobrze krytego Lewandowskiego. Sané próbował urwać się z rajdem, ale został powstrzymany przez jednego z obrońców, zdaniem sędziego przepisowo. Na początku drugiej połowy Sané wpadł w pole karne rywali i oddał strzał. Źle uderzona piłka poleciała niemal wzdłuż linii bramkowej, a do siatki wbił ją Serge Gnabry. Tego trafienia sędzia nie uznał i odgwizdał spalonego. Za chwilę jednak do bramki trafił Sané, który po szybkiej akcji Bayernu wbił piłkę wślizgiem. Freiburg nie rezygnował z chęci wyrównania. Bayern polował na kolejne gole. W 70 minucie wydawało się, że Lukas Hueller nie może nie strzelić gola. Piłka zagrana przy linii końcowej boiska została przerzucona nad wszystkimi obrońcami gości z Monachium, a piłkarz SC Freiburg z kilku metrów powinien trafić do siatki. Uderzenie zatrzymali do spółki Niklas Zuele i Alexander Nuebel. Chwilę później bramkarz Bawarczyków zatrzymał strzał Janika Haberera. W 78. minucie Lewandowski był bliski, żeby pobić rekord Müllera. Jego uderzenie najpierw obronił bramkarz rywali. Potem, po dośrodkowaniu nasz napastnik trafił nieczystą łydką w piłkę i z kilku metrów nie posłał piłki do siatki. Kiedy wydawało się, że gola strzeli Bayern, nieoczekiwanie zaatakował SC Freiburg. Z szybką akcją w pole karne gości popędził Christian Günther i pewnym strzałem w długi róg wyrównał stan meczu. Było 2-2, a strzały Lewandowskiego bronił jak natchniony Mark Flecken. Lewandowski nie pobił rekordu Müllera, ale go wyrównał. Ma wciąż jednak szansę, żeby przekroczyć granicę 40 bramek. W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern zagra z FC Augsburg. Strzały polskiego napastnika będzie bronił jego rodak, Rafał Giekiewicz.